Czy chcesz, aby gaming był uznawany za sport? Jest mi to zupełnie obojętne. Serio. Kilka lat temu było wielkie halo. Ludzie biegali, krzyczeli, gaming jest sportem, zakładali jakieś organizacje, związki, ale zupełnie nie rozumiem, po co to robili. Chyba tylko po to, że ktoś się zorientował, że w gamingu nie ma jeszcze takiej FIFA, która kładzie rękę na cały hajs w piłce nożnej i oni też sobie pomyśleli, o, założymy związek i dzięki temu będziemy bogaci. Bez sensu, nie o to chodzi. Gaming broni się sam, w fantastyczny sposób się rozwija i nie ma znaczenia, czy w przekonaniu społecznym to jest sport, czy to może nie jest sport, czy jest to potencjalnie dyscyplina olimpijska, czy jedynie bezmyślna rozrywka, nie interesuje mnie to. Niech każdy sobie myśli co chce, gaming radzi sobie doskonale i ja nie będę czuł się lepiej, bardziej dowartościowany, jeśli nagle okaże się, że jestem komentatorem sportowym, a nie po prostu gamingowym.